Cześć. Dzisiaj będzie trochę nietypowo. Będzie osobisty taki vlog. Więc ci, którzy mnie znają, no to zapraszam serdecznie, a ci, którzy mnie nie znają, widzą pierwszy raz, no to no co, sami zasubskrybowaliście albo włączyliście ten film. Dzisiaj chciałem was zabrać na taki krótki spacer. Taką dosyć ważną dla mnie dróżką, którą pokonywałem wiele razy, czy to piechotą, czy jadąc tramwajem. No dzisiaj jest specjalna okazja na tego vloga. Dzisiaj są moje urodziny. Ale dosyć nietypowe, moje pierwsze urodziny. Dzisiaj mija dokładnie rok, kiedy miałem przeszczep nerki. No i udało się przetrwać ten rok bez żadnych problemów, bez żadnych komplikacji i udało mi się porzucić styl życia chorego na nerkę, który strasznie mnie denerwował. Nagrywam ten film z kilku powodów. Po pierwsze dla siebie, żeby go sobie puścić, kiedy będzie źle, bo ten stan nie będzie trwał wiecznie, więc a ponieważ warto walczyć, warto się nie poddawać, to nagrywam ten film trochę dla siebie. Potem też dla was, w podziękowaniu za wsparcie, ponieważ jakby moja choroba, moje problemy z nerkami gdzieś tam uaktywniły się przy jakiejś imprezie związanej z blogiem. Sporo osób to śledziło, dawało mi wsparcie i to no, większe niż tylko tam lajkowanie czy trzymanie kciuków. Więc to też jest ważne. A po drugie wiem, że gdzieś tam moja historia wcale nie taka jakaś super ekscytująca i ważna, ale wiem, że też paru osobom pomogła, czy dała im trochę siły, więc jest kilka powodów, żeby nagrać takiego vloga. A dzisiaj idę do szpitala, gdzie jest stacja dializ, gdzie się dializowałem, żeby przybić piątkę lekarzom, którzy mnie prowadzili. Nie mam żadnych bombonierek ani flaszek. Tak po prostu przybić piątkę, bo to fajni ludzie. Tu w Warszawie i w Poznaniu ekipa, która mnie przeszczepiała. Warto walczyć. Tak sobie zawsze to powtarzam, ale dopiero kiedy samemu się to przeżyje, to wtedy zupełnie inaczej się na to patrzy. Postawcie się w sytuacji młodego człowieka, to ja, ten młody, weźmy za przykład, że wiecie, lekko rozpieprza się dzień, kiedy co drugi dzień musisz meldować się w szpitalu na stacji dializ na 5-godzinny zabieg przetoczenia całej krwi, oczyszczenia jej i nie ma wyjątków, co drugi dzień musisz coś takiego robić. Żaden wyjazd, żadna inna alternatywa niespecjalnie wchodzi w grę. Dosyć ciężko się to żyje, że zwłaszcza jeżeli jest też aktywny, współpracuje z ludźmi, spotykasz się, wyjeżdżasz im. Lekkie wkurwienie, nie powiem. Lekkie osłabienie. Ale dzisiaj jest wszystko dobrze. Jest tak dobrze, że zapomniałem, że było tak źle. Tak. Siła bloga. Gdzieś tam też, mimo że niespecjalnie dużo pisałem o swojej chorobie, nie potrzebowałem też jakiegoś strasznego wsparcia, zbiórki pieniędzy i innych rzeczy, ale po prostu gdzieś tam świadomości, że gdzieś tam są ludzie, którzy trzymają za mnie kciuki, dawała mi dużo, dużo nadziei. Ba, siła bloga, czasem jestem pytany o wpływ blogów i inne rzeczy. Jeden z czytelników bloga zaproponował mi swoją nerkę. I weźcie tutaj, mówcie teraz o sile blogów. I tak się zastanawiam, ponieważ ktoś dał mi dar swoją decyzją o zgodzie na przeszczep organów. Wiecie, z technicznego punktu widzenia wygląda to makabrycznie i niespecjalnie atrakcyjnie. Z jakiegoś trupa jest wyjmowany kawałek mięsa wielkości mniejszy od tej pięści.
przyszywany do innego kawałka mięsa, które na razie śpi. Ale to taka techniczna kwestia, ale kwestia duchowa czy życiowa odmienia zupełnie styl życia. Problemy z nerkami totalnie rozpieprzają organizm. Totalnie jakieś różne, pojawiają się różne dolegliwości, na które nie zawsze lekarze też mogą sobie poradzić. Wyobraźcie sobie bolące zęby i jedzenie śniadania przez 2 godziny i inne pierdoły, które się do tego przyłączają. No i tutaj ktoś pojawia się i swoją decyzją albo decyzją swojej rodziny daje mi drugie życie. Dar, który pozwoli mi właściwie wrócić do normalności, odkrywać kolejne rzeczy, funkcjonować, rozmawiać normalnie z tymi, którzy mnie kochają, których ja kocham, pracować, funkcjonować, rozwijać sobie pasje, swoje pasje. Nawet pieprzone robienie nic nie jest obarczone myśleniem o dializach i kłopotach z nerkami. Nic się nie dzieje. Ten rok po przeszczepie był fantastyczny. Pod względem zdrowotnym nic się nie wydarzyło. No dobra, przytyłem trochę, dlatego moja morda wygląda jak Mysiu Pysiu, więc jak ktoś mi mówi, że dobrze wyglądasz, to ma w mordę. No ale też się wezmę za to. Będę pracował, żeby zrzucić 20 kilo przytyłem, więc to trzeba... Ale dobra, to nieważne. Ważne jest ta osoba, ten gest. Dawca. Ja nie wiem, kto był dawcą. Nie wiem, nie znam danych tej osoby. I szczerze mówiąc, nie ma to żadnego znaczenia. I tak jestem wdzięczny. Nie muszę wiedzieć, czy to była kobieta, mężczyzna. Wiem, że ktoś z okolic Poznania. I tylko tyle. Ktoś, kto swoją decyzją, albo decyzją rodziny, albo decyzją o braku zawrócy. Albo decyzją o braku zgody podarował mi i paru innym osobom drugie życie. To wszystko zmienia. Ja też miałem ogromnie dużo szczęścia, ale teraz patrzę z tej perspektywy, że moja choroba przebiegała dosyć łagodnie. Tam kilka operacji, te cholerne dializy, zabiegi, inne jakieś komplikacje. Zawsze mogło być gorzej, ale zatrzymało mnie to na ponad rok. Znaczy, to było takie zawieszenie. I potem po przeszczepie, już na drugi, trzeci dzień, kiedy tam te przeciwbólowe środki minęły, poczułem się, jakbym się wynurzył z wielkiej, głębokiej wody. Wiecie, jak na filmach czasem bohaterowie wynurzają się i łapią oddech, to ja dokładnie tak się czułem. I jak się rozejrzałem naokoło, to zobaczyłem, kurde, cały świat jest mój. No i to zawdzięczam właśnie takiej decyzji. I dopiero wtedy potem dotarło do mnie, że kurde, warto było walczyć, warto było nie poddawać się. Może ta moja walka nie była jakaś tam specjalnie heroiczna, ale miała tam wzloty i upadki. To warto było się nie poddawać. Trudno mi o tym mówić tak ładnie i składnie, więc przepraszam za jakieś takie braki. Ale wiecie, sam siebie będę kiedyś musiał przekonywać. Mam nadzieję, że ten moment nastąpi bardzo, bardzo jeszcze długo, długo przede mną. Ale tak, nawet to już mówiłem wcześniej. Teraz jest tak dobrze, że zapomniałem, jak było źle, ile było dolegliwości i słabych i nieprzyjemnych momentów. A to wszystko teraz nieważne. Nieważne, naprawdę. Naokoło, to co jest naokoło jest ważne. I dwie sprawy, której się nauczyłem i która też jest celem tego filmu. Swoją wersję dla siebie załatwiłem, to teraz załatwię wersję dla was. Warto się badać, warto co jakiś czas zrobić sobie badania kontrolne. Pójść do lekarza i zrobić sobie taki przegląd, taką tablicę Mendelejewa. Zbadać krew i tam pozaznaczać wszystkie różne kratki na różne choroby. Zwłaszcza jeżeli nie badaliście się, nie robiliście takich badań od 5-6 lat. To był dokładnie ten mój błąd, jaki ja zrobiłem. Gdybym coś takiego zrobił, gdybym zrobił takie badania 6 lat wcześniej,
pewnie całą sprawę rozwiązało, można byłoby rozwiązać za pomocą leków, a nie za pomocą dziwnych pieprzonych zabiegów. Więc pomyślcie o tym. Wiem, że strasznie jest iść do lekarza, jak się dawno, dawno nie było. Strasznie, straszna jest myśl, że a może coś znajdą. Muszę znowu zawrócić. A może coś znajdą i nie chcę o tym wiedzieć. Wiecie, nawet szybkie zejście jest straszne. I to nie ma tak, że jak coś znajdą, to już szybko rachu ciachu i nas nie ma. Też się będziecie męczyć. A wiele rzeczy można uratować, mając zawczasu wiedzę i da się to zrobić. Więc jeżeli się długo nie badaliście, warto to zrobić. A druga rzecz to jest to, dzięki czemu mogę się rozglądać, poznawać nowych ludzi, nagrywać filmiki do internetu i robić i rozwijać swoje pasje. To właśnie ta decyzja tej osoby o tym, że zostanie dawcą. To może zrobić każdy z Was jedną prostą decyzją, podpisując oświadczenie woli. Wiecie, zawsze możecie uratować kogoś jeszcze ładniejszego ode mnie, bardziej sprawnego, kogoś, kto naprawdę zmieni świat, zrobi fantastyczne rzeczy, albo po prostu będzie zwykłym, cichym człowiekiem, który będzie robił fajne, dobre rzeczy, kochał ludzi, był kochany przez ludzi. To jest bardzo proste, takie oświadczenie woli. Wystarczy wygooglać oświadczenie woli, organy, oświadczenie woli, przeszczep. Nie chcę wskazywać jakiejś konkretnej organizacji, ani jakiejś konkretnej strony. Sami je znajdziecie. Można je albo zamówić za parę groszy, albo samemu napisać. To jest kilka tych rzeczy. I taka decyzja po prostu nie tyle ratuje życie, zmienia życie wielu ludzi, bo przynajmniej w przypadku nerek wiem, że jeszcze jedna osoba, z którą dzieliłem salę, dzięki temu normalnie żyje. No, to tyle. Zrobiłem taką rundkę, myślałem, że krócej będę gadał. Szpital już niedaleko. No, idę przybić piątkę i z taką. Dzisiaj fajny jest dzień. Cały czas kurczę, myślę o tym, że warto było walczyć, nie poddawać się. No i tego życzę Wam wszystkim, którzy walczą jeszcze z jakimiś innymi sprawami, chorobami, tym, którzy czekają na przeszczep. I Tobie, Maćku Budziku, jakbyś kiedyś stracił nadzieję albo miał jakieś głupie myśli. Tymczasem trzymajcie się, na razie.